Jest jakaś szansa, że Piotra obejrzymy w konkursie, chociaż fakt, że przegrywa z Kanadyjczykiem w tych kwalifikacjach, daje do myślenia. Drugi z Polaków, Stefan Kula. Może nieco więcej ikry pokaże niż podczas konkursu w Innsbrucku. Wydaje się, że wylądował dalej od żyły. To było 121,5 w przypadku Piotra, a Stefan skacze 124,5. Mimo że warunki miał zbliżone, czyli też blisko 6 punktów bonifikaty za niekorzystne warunki w powietrzu. To oznacza, że Stefan Kula powinien w tym momencie wyjść na miejsce drugie za Stefana Krafta. No i przypuszczalnie ten skok wystarczy Stefanowi, aby wystartować w konkursie i to może nawet nie z jakiejś odległej pozycji. Drugi reprezentant.